Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kurdyjskiej kampanii. Tak więc przypomnijmy sobie naszego Shahan Shaha, ogień Persji, który wskrzesił imperium i który promuje zaratrustyzm. Jest on ekscentryczny, ufny i pracowity. Zna się na pieniążkach, jest początkującym miczem miecza, architektem, łowcą, myśliwym, doskonale zarządza swoim majątkiem, dobrze walczy w obronie, aby się odstresować pali haszysz, niestety jest już troszkę niesprawny z powodu swojego wieku, jest wrogiem kalifatu, aby się odstresować opowiada o swoich przeżyciach, jest bardzo początkującym uczestnikiem turniejów i jest chyba również pielgrzymem. Teraz to zobaczymy. Tak, to całkiem nie to nie pielgrzymem, ale wędrowcem, przepraszam. No dobrze, naszym celem tak dalekosiężnym to może być oczywiście zajęcie tutaj wszystkiego i jedna z osiągnięć, czyli zemsta Dariusza, czyli zbudowanie Imperium Perskiego, które sięgnie Grecji, ale to jeszcze daleka droga przed tym. Ale na bliższe cele, moglibyśmy chcieć zrobić to osiągnięcie, czyli pełna kontrola nad Królestwem Persji byłaby tutaj niezbędna. Coś tu jeszcze, dużo zostało w tym względzie, więc to możemy robić, ale też pamiętajmy, że nasz władca jest raczej ekonomistą, więc nie będziemy dokonywać jakichś szalonych akcji. No i jest problem z dziedziczeniem. Władzę na 90% przejmie nasz brat, co raczej naszego władcę nie martwi. On jest w dobrej komitywie z bratem, tutaj wszystko jest ok. Ale żona urodziła nam same córki, wręcz niewiarygodnie. 7 córek, żadnego syna. Więc tak to wyszło. Pomożemy poborcy podatkowemu, oczywiście, znamy się na tych kwestiach. Właśnie, jak widzicie, wszyscy poborcy są zajęci i nie wiem, czy warto tutaj to zmieniać cokolwiek w ich, powiedzmy... O, to jest naszym rywalem. Dobra, niech tu powalczy z nimi, jakoś sobie poradził. I sojusznik nazywa do wojny. Co to za wojna, gdzie... Tutaj... wojna obronna. My spędzamy czas, żeby miło, powiedzmy, bawić się z żoną. Może coś z jedzeniem związanego. O, to się jej nie spodobało. Czekałem, jak się rozwinie sytuacja. Trzeba pomyśleć, czy pomagać, czy nie. Chyba pomożemy. Ta wojna wydaje się i tak przebiegać po myśli naszych. Mają dużą przewagę liczebną. Chyba nawet na razie nie ma potrzeby, aby nasze wojska się tam udzielały. To by już prędzej mogło być celem działań zbrojnych. Tak, żeby po prostu wyrównać tu granicę. Bardziej on dopiero przegrał wojnę. Czyli nie powinno z tym być większych problemów. To możemy zrobić. A co do pieniążków... Mamy masę różnych terytoriów w różnych miejscach. Na pewno pierwszeństwo zawsze powinna mieć stolica. W rozwoju niestety brak nam jeszcze... jesteśmy dość mocno zacofani. Można ustawiać pierwsze holdingi. Nie mamy też jeszcze zakonu, co ciekawe.
bardzo dużo holdingów zacnych potencjalnie w Azerbejdżanie. Zobaczmy też nasza kultura, ona nie jest jakoś specjalnie znana z religią, więc chyba będziemy szli po prostu w miasta, które wzbogacą tutaj region i tyle. O, tak to zróbmy. Czemu nie? Niech dołączy do nas. No i być może warto było jakąś pielgrzymkę odbyć, chociaż nie jestem fanatykiem, ale nie szkodziłoby chyba też. Tutaj zero chęci do stania kochanką naszą. Zwiększymy development. Mam nadzieję, że po naszych rządach państwo będzie rozwinięte. Ja zakładam częste zwycięstwo. Już kolejne przedmioty. Poduczmy się sami czegoś o wojnie, korzystając z tego, że uczymy dzieciaka. Nam też o wilku naszym wspaniałym. Czterysta ludzi to śmieszne kwoty. No dobra, doinwestujmy ten pomysł trochę, ale nie wyszło tym razem. No ale wchłonęliśmy tutaj kolejne całkiem spore tereny. Tylko kto tu w ogóle jest? Na tych ziemiach zajętych przez nas. Oguzi, sami Oguzi. I jeszcze wszyscy są obcej wiary. Czy byliby gotowi współpracować? W miarę tak. Ten nawet, który nas naprawdę nie lubił, i to jest część wszystko Persji. Okej, biją się, wiedzą nawet co postawi i zobaczymy. I wygrał. Okej, czyli teraz ten tytuł zwyczajnie podkradniemy. A, bo to są... Tak, to jest... Potencjalnie też następca. Dobra, ale mniejsza z tym tu. O, jakiegoś miejscowego kurda, który otrzyma ten tytuł i tytuł książęcy. Bardzo dobrze. A ci powinni nam złożyć hołdy, ale nie chcą. Ich problem. I jest okazja do stworzenia zakonu. Czy nasz władca, który jest dosyć pokojowy, chciałby
stworzyć zakon. Moglibyśmy sobie pobudować specjalnie siedzibę, bo czy chciałbym im oddać to, to wątpię. To jest Kurdystan. Nie, to nie jest już Kurdystan, ale to jest nasze królestwo w sumie. Wiecie co? Postawimy tutaj zamek, który trafi później. Tak dobrze myślę, to jest nasze? Nie, to nie jest nasze, co ja zrobiłem. Nie mogę tego teraz przerwać. Kurde, skopaliśmy. To naszego wuja, któremu nie mogę tych. Czyli. Nie mogę tych ziem odebrać. Bo mamy z nim sojusz. Okej, dobra, na razie niech się dzieje, co się dzieje. Nasz wuj potężna menda. I będziemy go bić. No, mamy przyjaciela. Tego chyba, co go wynieśliśmy. Nie, to jeszcze inne. A, to nasz wuj, którego właśnie go obgadywaliśmy. A, widzicie, jak to bywa. Jak nam złoży hołdy? Nie wiem, gdzie to do końca jest, ale... Generalnie na tym kierunku jesteśmy najbardziej zainteresowani właśnie pozyskiwaniem nowych ziem. Tu albo wojny, albo nas nie lubią. Uj, tu się tam kalif wepchnął w paradę. Arka Przymierza. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się czegoś tak zacnego. Dużo pieniędzy. Dużo wszystkiego tak naprawdę. Poeta skromna, więc, ale dobra. Czy mi się spodobało? No i mówię, teraz skupiamy się po prostu na powolnym rozwoju. No mówię, no. Nie wiem, czy ja tak bardzo bym... Szkoda mi tych 500, które wydaliśmy w tej chwili. Powieśmy nową tarczę. A, to mamy tego ładnego dzika. No niestety kotek umarł. Postawmy na zarządzanie, akurat tym jesteśmy drogi. I zarządzanie i wiedzy, powiem szczerze mówiąc. I w ogóle nie jesteśmy dobrzy, jeżeli chodzi o... no. Już
szpiegostwo, po prostu przebiegłość i tak dalej. Ogromne inwestycje robimy. I wierzę, że w przyszłości będzie naprawdę bogactwo tutaj. A i umiera nasz krewniak, nas stresuje. Być może zorganizujemy ucztę jednak w stolicy. Trochę się odstresować w tej sytuacji. A, jeszcze nie może być. No dobra, poczekamy. Czy już ten stres, no chyba, że polowanie byśmy zrobili. I zobaczmy, co tu możemy zrobić, bo teraz ten przejął władzę. On za nami nie przepada. A my byśmy chcieli go trochę tu obskubać, ale to nie jest takie proste. Nie zmieni wiarę to na pewno. I co dalej, zobaczymy, co on w ogóle robi z tymi ziemiami. Będzie sprawiedliwy, to znów nas stresuje. Kurde, dobra. Chyba naprawdę będzie trzeba coś z tym stresem zrobić. Mała, mamy tych córek, to mamy tyle, że się niedługo pogubimy. Dobra, następny taniec. Co to za wojna? Ktoś nas tu bezczelnie atakuje. A, bo jak złożyliśmy... Nie, to nie, myślałem, że hołdy, ale nie, po prostu. Bo hołdy nam on złożył. Tu są potężni Seldżukowie. No, to będzie egzekucja. Nie chcieliśmy was ruszać, samiście się tu wpakowali nam w paradę. O, jest okazja, żeby się odstresować trochę, więc się na pewno wybierzemy na to wesele. Aż do Mekki. Dobra, jedno niebezpieczne miejsce to nie jest problem. A jest szansa, że się odstresujemy porządnie na tym weselu. Hmm.
trenować sokoła. Zróbmy to może. Troszkę nam to poprawi humor. Będziemy odstresowani. Muszą zwrócić. Nie będziemy tu tolerować rabowania grobów, nawet muzułmańskich. I możemy się stresować, ale chcemy wytrenować naszego sokoła. I się udało. Nie zginął. My się nie zestresowaliśmy. Wszyscy szczęśliwi. Wiecie co? Zapalimy trochę tego haszyszu podczas podróży. Przyjmiemy nowych ludzi. O, wiedza. Szybszy rozwój ogólnie. W końcu jesteśmy głową naszej kultury, czyli to jest ważne. Czemu nie? Jakieś stworzenia dziwne. Chcemy zobaczyć. No dobra, trochę się na tym sfiksowaliśmy na tym punkcie. Nie wiem, czy to jest idealne. Jestem jednym z pierwszych gości. Bądź właśnie wstydu oszczędź. W sumie my z nimi dobrze żyjemy, czy nie? Dobry dowódca to byłby. Kurde, wiecie co? Ja mu chyba zaufam. Nie mogę, bo nie mogę tego podkraść. Chciałbym, żeby niego tu króla flanki, powiedzmy północno-wschodniej. Jest to guzem, ale byłby doskonałym dowódcą. To naprawdę doskonałym. Jakie on ma z nami kontrakty? Niezwyczajny. Byśmy chcieli to zabrać, tak żeby mieć kontrolę nad całym Kurdystanem. No to niestety, a bo ktoś inny, czyli ja temu nie dałem, ale i tak nie mogę tego zabrać. O, możemy czegoś się nauczyć, jeśli chodzi o dyplomację. Jestem za. Powiedzmy, wychowywanie naszych córek, trochę ich mamy. O, możemy mieć więcej tych naszych specjalnych wojowników.
A, bo jeszcze było. Dobra, na razie może niech tak zostanie wobec tego, bo nie mamy jakichś tych wspaniałych wojów do tej roli. O, trochę wiedzy. Nie zaszkodzi. Tutaj weźmy tak. O, kolejna wyprawa. Zobaczymy, co tym razem. Nie będzie szczodry. Musiałem żyć po prostu odstresować. W sumie zróbmy też tak, że jesteśmy odstresowani. Tylko się znów zestresujemy. No ale taka praca naszego władcy. Trochę zarządzania dalej. Ciekawa rozmowa, czemu nie? Znajdziemy jakieś zostawione pieniądze po majątności pogubione. Trochę wstyd dla króla, no okej. Okay. Bardzo mi się z tronu ucieszył, ale... Powiedzmy to. Ogólnie udana wycieczka. Zdecydowanie. Czy chcę mieć romans? Bo władca bardziej facetów preferuje, ale chyba nie. Chyba on już jest w starszym wieku. Weźmy przepowiadacza, myślę, że dla nas to jest nic złego w naszej kulturze, a sprawdźmy tu, to mogłoby wojnę domową wywołać. I kolejna córka dorasta. Dosyć młody, ma już sporo żon, ale myślę, że tak, że chcemy tego małżeństwa. I myślę, że zaufamy Seldżukowi. Tak jest potężny. A tak, będziemy tu mieli... Kogoś to liczę, że zajmie się też kwestiami dalszej ekspansji. No, super dobrego nie mamy na to stanowisko. Po prostu dajmy kogoś, kto jest dobry, a nie ustawiony, nazwijmy to tak. No i spróbujmy tu pozostałych zmusić do złożenia nam hołdu. Jak widzicie, można pewne rzeczy robić bez rozlewu krwi praktycznie. Ci nie chcą współpracować. Ci też nie. No, zmierzymy się z nim. Powinniśmy być w stanie go pokonać. Tak, szybszy development. Hmm.
Nie jesteś nawet specjalnie potrzebny. To tu by trzeba było naszą kulturę troszkę wypromować. Przyjmijmy go. Taki dziwny typ, ale... O, możemy jakąś... artefakt zdobyć. Nie, nie będziemy go z niczego okradać. Po prostu niech do nas dołączy. I prezent od wieśniaków. Lampa. Nie, narłaca jest wykształcony, raczej nie będzie się nabierał na takie rzeczy. No i wróciliśmy do domciu w jednym kawałku. Z tym zakonem ciągle mam dylemat, bo mówię, chciałbym w innym miejscu go mieć. A przekonajmy, czyli na razie tam z tą żoną mamy romans ciągle. Ten też nam nie odda ziemi. Jeszcze się to nie postawiło. Tu holdingi nowe. Dopicujmy trochę ich rozwój. Jedna z bogatszych prowincji w ogóle. Zobaczyć granicę, tak, tu już nie ma naszej prowincji. O, i stanęła świątynia wreszcie. Pieniążki się skończyły. Tu nasze. Ale tu bym postawił w sumie i pod samą stolicę wtedy moglibyśmy postawić, znaczy zaprosić zakon. I tak chyba zrobimy. A, weźmy duży prezent. Nic specjalnego. No, ja trochę zdrowia dodaję, trochę bonusów tak ogólnie, to można wywalić. To bym się pozbył. Tego zresztą też, to już się zużyło, nie będziemy inwestować w naprawianie. Czyli stało się, nasz brat odziedziczy, a raczej bratanek. Co mnie obchodzisz, dziadu? Prowokujesz do konfliktu, to będziesz miał. Ruszą nasze potężne wojska i cię ukażą.
wszyscy mega nierozwinięci, to i 200 lat minie zanim nasz kraj naprawdę stanie na nogi pod względem ekonomicznym. Też kultura kurdyjska nie jest jednak kulturą perską. Wszystko powoli się będzie poprawiało. Okay, to nie. Nasza córka miała być żoną kalifa, który... Nie, kalifa my nie lubimy, nie będziemy go wspierać. Niech tam ginie. O, coś legendarnego. Ciekawe, pierwszy raz to widzę. No jest gorsze od tego, chociaż... Tron jest nam najbardziej porządny, potrzebny, albo coś na ścianę. O, ten tron jest lepszy. Nie wiem, czemu go nie użył. Nie, to nie jest tron, a nie jest. Okej. Też się wydaje lepsze, minimalnie, ale jednak. A, bo my to przecież zdobyliśmy, kiedy podkradliśmy tytuł królewski. Dobra, już rozumiem, co się stało. Zastanawiałem się, skąd tyle przedmiotów nowych, czy kilka po prostu. Im odebraliśmy po prostu tron. Czyli wojska się zgubiła gdzieś. Jeden z przyjaciół umarł i zadzieliśmy medyczkę. O kurde, żona w ciąży. To jest ciekawa sytuacja. Wszystko się może zmienić. Cały plan, no chyba że brat się potem obrazi i zabije tego dzieciaka. Taka opcja też może być. To wie, bo może się syn urodzi, chociaż wątpię. Z naszym szczęściem to będzie kolejna córka. Dam osobiście, to jest, tak, to jest część jego królestwa. Chyba wydam to już młodemu, żeby się rozwijał. Czy on jest pod moją kuratelą? Czy tu są coś wasale? Nie. Albo nie będę kombinował, niech chcę z tym robi, co chcę. A, bo Kabulistan też powinien być nasz. I też nie chcą nam składać hołdów. Chcemy działać.